Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę dać ci 10 porad na temat pracy zdalnej. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy. Od jakiegoś czasu, no jesteśmy uziemieni, moi drodzy, coraz więcej osób już jest nie tylko zachęcanych, ale wręcz zmuszonych do tego, żeby właśnie pracować na odległość. Ja się przyznam, szczerze mówiąc wam, że dla mnie to nie jest jakaś duża różnica, słuchajcie, to, że nie mogę wychodzić z domu, to, że prowadzę swoje firmy właśnie na odległość, bo tak już robiłem od prawie 10 lat. W domu tutaj mam basen, siłownię, kino, także lubię spędzać czas w swoim domu. Nie jest to jakaś wielka różnica. Natomiast dzięki temu właśnie, no, że już od prawie 10 lat zarządzałem swoimi firmami na odległość, i moi pracownicy, w zasadzie wszyscy w moich firmach, pracowali z domu, a nie z biura, no to mam w tym doświadczenie i dzisiaj chciałbym wam przekazać, moi drodzy, szereg właśnie takich bardzo praktycznych porad, które pomogą wam, żeby się odnaleźć w tej nowej sytuacji, bo zapewne jeszcze ona trochę potrwa, na pewno tygodnie, być może miesiące, mam nadzieję, że nie lata. Bo się stanie trochę nudnie, natomiast myślę, że wszyscy będziecie w stanie się w tym odnaleźć, jeśli po prostu zastosujecie się do tych porad, o których dzisiaj tutaj będę mówić. Więc zaczynamy po kolei. Punkt pierwszy. To jest to, żeby odpowiednio organizować sobie czas. To jest to, żeby ustalić sobie konkretne cele. Moi drodzy, jeśli pracowaliście wcześniej w biurze, duża część z was była kontrolowana przez swoich przełożonych, przez swoich pracodawców, więc oni niejako właśnie stawiali wam cele, sprawdzali, kontrolowali to, jak nie było coś robione na czas, to pilnowali tego, a teraz trzeba mieć dużo więcej samodzielności. Trzeba samodzielnie ustalać sobie te cele. Trzeba samodzielnie ustalać sobie cele cząstkowe również. Cele cząstkowe, które polegają na tym, że jeśli masz jakiś jeden duży cel, jakiś projekt, który zajmie ci na przykład 2 tygodnie, to żebyś ustalił sobie jakieś mniejsze cele, które jesteś w stanie realizować na przykład w pół dnia, w jeden dzień, tak żeby móc odkreślać po kolei te rzeczy. Nie dość, że mieć to uczucie właśnie chwilowej satysfakcji, uczucie nagrody właśnie z tego, że zakończyłeś jakiś jeden etap, to również dzięki temu właśnie, żeby monitorować na bieżąco to, jak idziesz. Czy idziesz za wolno, czy może trzeba coś przyspieszyć, może trzeba zmienić strategię. Więc do tego są właśnie potrzebne bardzo cele. Uczymy was zresztą tego w wyzwaniu 90 dni. Też w niedzielę poprowadzę dla was bardzo ważne szkolenia, ale o tym jeszcze zaraz będę mówić. Będą to darmowe szkolenia, więc warto wziąć w nich udział. Natomiast wracając tutaj, ważnym jest też, żeby umieć blokować sobie odpowiednio czas. Blokować sobie czas na pewne rzeczy, które ty wykonujesz. Teraz już jesteś pod swoją tylko i wyłącznie swoją własną kontrolą i wiele osób nie jest przyzwyczajonych do czegoś takiego. Oni wcześniej byli kontrolowani przez swoich rodziców, później jak dorośli, poszli gdzieś do pracy, no i kontrolował ich tam pracodawca, przełożony, jakiś menadżer i w zasadzie oni cały czas nie mieli tej pełnej wolności. Nie mieli czegoś takiego, że wstają rano i w zasadzie do wieczora mogą zrobić ze swoim czasem, co chcą. Tylko ktoś ten czas blokował wcześniej. Szkoła, rodzice, później praca, przełożony. No i teraz trzeba umieć się odnaleźć właśnie w tej nowej sytuacji. Osoby, które nie będą potrafiły się teraz zorganizować, będą miały naprawdę bardzo ciężko. Będą pierwsze do odpału, bo oprócz tego oczywiście, oprócz problemu z wirusem, no to mamy przecież ogromny kryzys teraz, który już się rozpoczął. I niedługo ludzie będą tracić pracę, no już w zasadzie dużo osób traci pracę, ale niedługo to się przeniesie na wszystkie gałęzie gospodarki. Niedługo firmy będą padać, nie tylko te właśnie eventowe, czy jakieś bezpośrednio związane z kwarantanną, ale wszystkie firmy będą mieć ciężko i osoby, które będą nieefektywne, które nie potrafią sobie radzić, nie potrafią wykonywać zadań, po prostu będą tracić pracę. I moi drodzy, nie będzie już tak łatwo, więc trzeba teraz wykazać się dużo większą odpowiedzialnością, dużo bardziej się ogarnąć, niż to było wcześniej. Teraz dopiero możecie zauważyć to, co wam powtarzam cały czas. Jak wcześniej mieliśmy dobrze, jak wcześniej mieliśmy wygodnie. Więc teraz będzie bardzo ważna twoja samodyscyplina, samokontrola, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność organizacji własnego czasu, stawianie sobie celów cząstkowych, również planowanie, ogarnięcie tego i przede wszystkim też blokowanie sobie tego czasu na pracę, żeby to nie było tak, że twój czas się miesza, że chwilę siedzisz na Facebooku, za chwilę bawisz się z dzieckiem, za chwilę coś robisz do pracy i tak dalej, bo to będzie po prostu niesamowicie nieefektywne. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest to, żebyś zadbał o ergonomię swojego stanowiska pracy. Moi drodzy, trzeba sobie teraz zorganizować, dla tych osób oczywiście, które pracują zdalnie, trzeba sobie zorganizować swoje stanowisko w pracy. W pracy znowu robił to za ciebie pracodawca, jego obowiązkiem formalnym było to, żebyś miał ergonomiczne stanowisko, w którym nie będzie ci się psuł kręgosłup, żebyś miał odpowiednie miejsce do tej pracy, odpowiednio wysokie krzesełko i tak dalej, monitor na odpowiedniej wysokości. Teraz to jest twoje zadanie. Więc trzeba sobie to ogarnąć, moi drodzy, jest mnóstwo poradników, można na YouTubie pooglądać, zamówić sobie z internetu dobry fotel.
Ja kupiłem fotel mój, na którym już pracuję od kilku lat. W promocji był tutaj, no na złotówki przeliczając, kupiłem za jakieś 1500 zł. Normalnie kosztował około tam 4000, natomiast kupiłem go w promocji za 1500 i była to jedna z najlepszych decyzji mojego życia. Popatrz, jeśli ty masz teraz siedzieć, jeśli ty masz siedzieć na przykład przez 8 godzin przed komputerem, jeśli ty będziesz to robić przez kilka tygodni czy kilka miesięcy, kiedy złe właśnie miejsce do siedzenia może od razu sprawić, że będziesz mieć problemy z kręgosłupem, na które później wydasz nie 1000 zł, tylko dużo więcej na leczenie, a przede wszystkim znacząco obniży się twój poziom życia. Ja szczerze mówiąc, no odkąd kupiłem sobie właśnie ten mega wygodny fotel, to w ogóle nie mam żadnych problemów z kręgosłupem, a siedzę dużo. Zawsze w zasadzie pracowałem głównie przed komputerem, jeśli prowadziłem swoje firmy i jakieś inne rzeczy też robiłem, to też przeważnie przed komputerem, także dużo czasu tam spędzałem. Jak miałem niewygodny fotel jakiś za 300 z marketu, to ciągle bolały mnie plecy, ciągle miałem jakieś kontuzje i tak dalej podczas treningów. Skończyło się to właśnie, kiedy ogarnąłem sobie porządny fotel, więc warto to zrobić. Poczytać sobie, jak powinieneś mieć, czy powinnaś mieć wysoko komputer, na jakiej wysokości powinien być ekran, klawiatura, bo mówię, to są rzeczy, których normalnie nie dostrzegamy, ale jeśli zaczniesz teraz regularnie siedzieć po parę godzin dziennie przed komputerem przez dłuższy czas w swoim domu, no to może zdawać ci to naprawdę mocno w kość i ten 1000 czy 2000, bo za tyle już spokojnie kupisz naprawdę dobry fotel, wygodny fotel, będzie jedną z najlepszych inwestycji twojego życia. Trzecia rzecz to jest to, żebyś posprzątał sobie swoje stanowisko pracy i jego okolice. Trzeba naprawdę w domu sobie teraz, moi drodzy, stworzyć po prostu stanowisko do pracy, w którym nie będą cię pewne rzeczy rozpraszać, w którym będziesz mógł mieć spokojny, czy mogła mieć spokojny umysł do pracy, w którym będziesz mógł sobie wchodzić po prostu w ten rytm pracy. Tak jak wcześniej po prostu, fizycznie wręcz, oddzielony był twój dom od miejsca, w którym pracujesz, nie? Więc coś, co jest bardzo dobre dla większości pracowników i oddziela między innymi pracowników od przedsiębiorców. Pracownik sobie wychodzi do pracy, wraca z pracy o 16 czy 17 i zapomina o pracy i może się już zająć domem. Przedsiębiorca tak nie ma, bo przedsiębiorca 24 godziny na dobę musi ogarniać wszystko to, co się dzieje w firmie, nie? Natomiast teraz ty musisz również nauczyć się właśnie to oddzielać, pomimo tego, że będzie to w twoim domu. Nie każdy ma duży dom, nie każdy ma, ale każdy jest w stanie wydzielić sobie jakiś jeden kąt, wstawić tam jakieś nawet małe biurko i mieć to miejsce po prostu, żeby ono było czyste, ono było posprzątane, żebyś mógł po prostu skupić swoje myśli. Jeśli tam będzie pełno dziadostwa, jakiegoś różnych rzeczy, które cię rozpraszają, to będzie ci ciężko się skupić i na tym ucierpi bardzo mocno twoja efektywność. Kolejna rzecz, punkt czwarty, to jest to, żeby ogarnąć się przed pracą. Ogarnąć się przed pracą, moi drodzy. To, że możecie pracować zdalnie, to nie jest to, że musicie siedzieć na przykład w gaciach czy w piżamie przed komputerem i w ten sposób spędzać dzień. To będzie mega też nieefektywne. Ze względu po prostu na ludzką psychologię. Ze względu na ludzką psychologię będzie ciężko wam się znowu skupić, będzie wam ciężko się oddzielić ten czas pracy od czasu prywatnego i przede wszystkim ciężko wejść w taki tryb profesjonalny. Zupełnie inaczej się człowiek czuje, albo nawet zrób sobie eksperyment. Zrób sobie eksperyment, że jeden dzień właśnie wstań rano, nie myj zębów, w piżamie, siądź do komputera, jeszcze jakieś jest załóż sobie śniadanie na klawiaturze, wylej sobie kawę na klawiaturę i w ten sposób zacznij dzień, a spróbuj w inny sposób wziąć rano prysznic, ogarnąć się, ubrać. Oczywiście wiadomo, że nie trzeba siedzieć w garniturze, nie? Bez przesady. Chyba, że ktoś będzie przez Skype'a rozmawiać, to można sobie górę ubrać. natomiast... Moi drodzy, jakieś wrzucić po prostu czyste, normalne, świeże ubranie i zobaczycie, że inaczej zupełnie będzie wam się pracować. Kolejna rzecz, punkt piąty, to jest to, żeby ogarnąć sobie jakąś tabliczkę prostą. Jeśli masz możliwość na przykład pracować w jednym pokoju, mówię, nie każdy ma taką możliwość, ale ci co mają, że mogą sobie jakiś pokój w domu wydzielić, to po prostu ogarnąć sobie ten pokój i powiesić tabliczkę, nie przeszkadzać, tak żeby twoje dzieci, mąż, żona, jeśli są, wiedzieli, że po prostu w tym czasie ty się skupiasz i w tym czasie pracujesz. Bo to, że jesteś w domu 24 godziny na dobę, to nie znaczy, że straciłeś pracę, nie? Jeszcze. Jak nie ogarniesz tego, no to stracisz. Natomiast to nie oznacza jeszcze, że straciłeś pracę, więc normalnie jak cię nie było tych 8, 9, 10 godzin codziennie w domu, to też domownicy twoi powinni bez tego wytrzymać. Powinni się ogarnąć i dać ci chociaż, wiesz, na 2-3 godziny dobrego skupienia w ciągu dnia właśnie pełną wolność. Kolejna rzecz, punkt szósty, to jest to, żeby robić sobie przerwy. Tak jak powiedziałem wcześniej, ważną rzeczą jest to, żeby mieć wydzielony czas. Wydzielony czas, okej, o 9 zaczynam pracę i na przykład pracuję sobie do 12, robię sobie przerwę od 13, później na przykład do 16 i tak dalej. W ten sposób, żeby sobie ogarnąć ten
ten swój czas, nie? Mieć wydzielony po prostu jasno te bloki, kiedy ty jesteś no, w trybie pracy. Ale warto też robić sobie przerwy. Przerwy co 20, co 30 minut, żeby wstać dosłownie na pół minuty czy na minutę. Przejść się gdzieś. Przespacerować się po mieszkaniu. No mówię, nie każdy ma jakieś duże mieszkanie, to można w kółko sobie połazić. Zrobić jakąś gimnastykę, puścić ulubioną piosenkę i poskakać trochę. Zobaczysz, że zdynamizuje się niesamowicie twoja efektywność. Wzrośnie twoja efektywność do poziomów, których wcześniej nawet pewnie nie miałeś nigdy w pracy. Moi drodzy, dlaczego my na szkoleniach, a robiliśmy dla was ostatnio, jeszcze nam się udało, słuchajcie, w styczniu, jakbyśmy się dwa miesiące później ogarnęli z tym szkoleniem, no to niestety byłby problem. Natomiast jeszcze nam się udało zorganizować dla was w styczniu Szkołę Wygranych, czyli właśnie największe szkolenie w Polsce, jakie kiedykolwiek zorganizował polski trener na 2,5 tysiąca osób. I dlaczego my na szkoleniu, słuchajcie, tych co 20 minut cały czas skaczemy? Dlaczego my cały czas, ja puszczam muzykę, mogliście zobaczyć filmy, to nie jest tak oczywiście, że całe szkolenie to jest muzyka i impreza tylko, ale mniej więcej co właśnie, co 15, co 20 minut, na pół minuty dosłownie skaczemy, bawimy się, mamy chwilę imprezy, ponieważ wtedy, moi drodzy, ja jestem w stanie utrzymać każdego na sali z 2,5 tysięcy osób w pełnej uwadze, utrzymać te osoby w pełnej koncentracji przez 9-10 godzin w ciągu dnia. Non-stop. Ja nie wyobrażam sobie, że wszyscy by siedzieli po prostu na krzesłach i przez 10 godzin w bezruchu, tylko wpisując coś w dziennik, słuchali tego, co ja mówię. To by było niesamowicie nudne i nikt by nie był w stanie tego wytrzymać. Natomiast na szkoleniach działa to fantastycznie i tak samo spróbuj zastosować sobie to w domu, zobaczysz, że wzrośnie niesamowicie twoja efektywność. Żeby właśnie co 20, co 30 minut, nawet można sobie wziąć taki timer z kuchni, ustawić po prostu na 30, co 30 minut, żeby ci przypominało o tym, żeby wstać, poruszać się. Kolejny punkt siódmy, ale zanim do niego przejdziemy, to chcę cię zaprosić gorąco właśnie na dwa darmowe szkolenia, które poprowadzę dla was w najbliższą niedzielę. To będzie szkolenie o 13 godzinie, będzie z marketingu internetowego, czyli coś, co teraz, no jest, moi drodzy, top. Top, bo wszystkie firmy przenoszą się do internetu, no co innego mają począć, więc nauczenie się teraz marketingu internetowego to jest coś, moi drodzy, co jest niesamowitą umiejętnością. Jako, że ja wydaję setki tysięcy na marketing internetowy miesięcznie w swoich firmach, to chcę wam przekazać bardzo praktyczną wiedzę z pierwszej ręki właśnie, jak ten temat ogarnąć. Więc jeśli chcesz za darmo dostać wiedzę wartą bardzo dużo pieniędzy, to już teraz zatrzymaj ten film i pod tym filmem w przypiętym komentarzu lub w opisie filmu znajdziesz linka, pod którym za darmo zapiszesz się na to szkolenie. Więc odbierz już teraz swoje zaproszenie, żeby nie zapomnieć i zaraz wracamy ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jeszcze mam dla ciebie jedno szkolenie, a szkolenie odbędzie się też w niedzielę tą, ale o godzinie 17 będzie to szkolenie na temat tego, jak zarządzać swoimi finansami. Słuchajcie, temat, który jest niesamowicie ważny teraz, zwłaszcza w czasach kryzysu. Kto po prostu tego nie ogarnie, to będzie bankrutować, będzie później płacz i zgrzytanie zębów. Słuchajcie, ja chcę wam przekazać metody, jak właśnie ogarnąć swoje finanse z miesiąca na miesiąc, jak zaplanować w długim terminie swoją finansową przyszłość, jak budować wolność finansową, słuchajcie, jak ogarnąć ogólnie temat finansów pod względem psychologicznym i dać wam też bardzo proste strategie. Więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś na to szkolenie, to koniecznie teraz zatrzymaj ten film i pod nim, znowu w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu masz drugiego linka i tam zapisz się na to darmowe szkolenie. Zrób to teraz, nie odkładaj tego na później. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo nie wolno odkładać na później. To jest bardzo brzydki nawyk, który powoduje później, że ludzie tracą całe swoje życie. Odkładają na później po prostu najważniejsze rzeczy i tak naprawdę kapują się jako staruszkowie, że zmarnowali całe swoje życie. Więc nie pielęgnuj w sobie tego brzydkiego nawyku, tylko od razu zapisz się na te dwa szkolenia, bo są zupełnie za darmo i przekażę wam tam bardzo wartościową wiedzę. Kolejny punkt siódmy to zacznij rozpoznawać, jak działa twój zegar biologiczny. Mamy w sobie zegar biologiczny i to już jest dawno temu odkryte, moi drodzy, i mamy pewne momenty w ciągu doby, w których my mamy najlepszą efektywność, w których mamy słabą efektywność i wtedy powinniśmy odpoczywać, więc staraj się obserwować swój zegar biologiczny, bo teraz możesz to zrobić. Teraz możesz to zrobić, wiele osób, teraz nie wszyscy, ale wiele osób będzie mogło sobie samodzielnie wybierać godziny, w których pracują i być może okaże się na przykład, że jesteś w stanie inaczej ułożyć sobie te bloki, bo ja was gorąco namawiam właśnie, żeby układać sobie w bloki różne swoje zajęcia. Możesz mieć tak na przykład, że na początku wstajesz rano, ogarniasz się, pracujesz sobie na przykład 3-4 godziny, później robisz sobie przerwę na sport na przykład, jakieś ćwiczenia, gimnastyka, tego typu rzeczy. Później znowu sobie pracujesz 3-4 godziny, później znowu masz. Takie układanie właśnie bloków tematycznych jest niesamowicie efektywne. Pozwala ci się skupić w pełni na danej czynności, którą chcesz zrealizować.
I warto teraz zacząć dostrzegać właśnie, kiedy masz dobrą efektywność, bo może się okazać, że na przykład jesteś w stanie wstawać o 5 rano, od 5.30 czy od 6 już sobie popracować na przykład do 10, później zrobić godzinę przerwy, zjeść jakiś obiad, ogarnąć jedzenie, wcześniej zrobić na przykład jakiś trening, później jesteś w stanie od 11 na przykład do 14 czy 15 popracować i mieć później już cały dzień tylko i wyłącznie dla siebie, dla swojej rodziny, na jakieś swoje inne rzeczy. Więc zacznij to sprawdzać, bo wcześniej no, dyktował ci pracodawca, kiedy biuro jest otwarte, kiedy masz przyjść do pracy. Teraz się może okazać, że zupełnie inne godziny są dla ciebie dobre, więc warto wtedy to wykorzystać, bo będziesz działać efektywniej i być może szybciej zrobisz to, co wcześniej zajmowało ci dużo więcej czasu. Punkt 8. To jest to, żebyś zablokował czy zablokowała wszelkiego rodzaju rozpraszacze. Rozpraszacze. Tak jak mówię, znowu w pracy ktoś ci patrzy czasem przez ramię, czy nie siedzisz na Facebooku, czy nie podrywasz panienek na jakiejś sympatii, czy fotce, czy nie wiem co to już... A Tindery teraz są, tak? Tindery. Wypadłem z gry wiele lat temu, więc nie wiem, co jest modne. Ale w domu już nikt tak nie patrzy, więc postaraj się zastosować różnego rodzaju sprytne triki po to właśnie, żeby samodzielnie się nie rozpraszać. To jest pierwsza rzecz. Wysprzątać miejsce, wywalić wszystkie jakieś rzeczy, które nie są ci potrzebne. Wywalić te wszystkie rzeczy z twojej okolicy pracy, nie? Żeby cię po prostu nie rozpraszały. Druga rzecz jest taka, usunąć albo zablokować na telefonie wszelkiego rodzaju jakieś aplikacje, messengery i tak dalej. Najlepiej w ogóle wyłączyć wszystkie powiadomienia i nawet wyciszyć sobie dźwięk. Jesteś w pracy, to jesteś w pracy i inne rzeczy mogą poczekać, nie? Kolejna rzecz to jest na komputerze tak samo. Jak będziesz pracować na komputerze, no to bardzo łatwo jest zacząć przeglądać internet, sprawdzać ile dzisiaj jest ofiar koronawirusa we Włoszech, albo sprawdzać, co tam słychać na Facebooku, nie? Więc są takie aplikacje, dodatkowo są jakieś pluginy różne do przeglądarek, które pozwalają ci na przykład zablokować pewne strony w pewnym czasie, albo na jakiś czas, że na przykład stronę facebook.com możesz odwiedzać tylko 10 minut w ciągu dnia, albo możesz ją odwiedzać tylko na przykład od godziny 18 do 19, nie? I można sobie samodzielnie ustalić tego typu właśnie rygor, po to, żeby działać efektywniej, żeby ci te rzeczy nie marnowały twojego cennego czasu. No dużo lepiej ten czas spędzić później, mieć więcej czasu na przykład i spędzić go ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, niż siedzieć na Facebooku i przeglądać jakieś fake newsy, których teraz jest cały internet pełny po prostu na temat różnych teorii spiskowych i różnych jakichś tam metod leczenia i tak dalej, nie? Więc zablokuj wszelkiego rodzaju tego typu rozpraszacze, zobaczysz, że wzrośnie twoja efektywność. Ja mam zablokowane w telefonie już od lat. Od lat w ogóle mam wyłączony całkowicie dźwięk, wyłączone wszystkie powiadomienia. Więc nikt nie jest w stanie, jak na przykład ja siadam, czytam sobie książkę, czy jak piszę doktorat, nie jest w stanie mi nikt przeszkodzić. Bo mój telefon po prostu śpi. Mój telefon jest wyłączony, później jak mam czas, to sobie mogę przeglądnąć, sprawdzić maile, sprawdzić, czy ktoś coś ode mnie chciał i wtedy odpisać, nie? Natomiast normalnie na bieżąco nie muszę tego robić. Na szczęście urodziłem się w czasach jeszcze, kiedy smartfony nie były powszechnością i wszyscy w ten sposób funkcjonowali. Nikt nie miał przy sobie takiej smyczy, gdzie ktoś, jakiś losowy człowiek mógł cię w każdej chwili wytrącić z twojej równowagi, z twojego skupienia i zawrócić ci dupę jakimś łańcuszkiem szczęścia na Facebooku, nie? I wyskakiwać ci powiadomienia i jeszcze dzwonić. No nie było czegoś takiego, więc mi bardzo się to podoba, ta koncepcja, żeby ktoś po prostu nie mógł mi, ja wtedy kontaktuję się z ludźmi, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy ktoś chce, nie? I na szczęście mam taką możliwość, że nie muszę tego robić, a osoby z kolei, które potrzebowałyby na przykład mój wspólnik czy ktoś, potrzebowałyby nagłego kontaktu, oni wiedzą, jak się trzeba ze mną skontaktować, jakby faktycznie była jakaś awaria i coś wymagało w 100% mojej uwagi. Kolejna rzecz, punkt 9, to jest to, żebyś zadbał o dobrą komunikację. O dobrą komunikację ze swoimi współpracownikami. No bo przecież dalej jakiś zespół tworzycie, Ninja. Tak, Ninja zadbała o komunikację. Pogryzła mnie po uchu. Świetnie. Zadbaj o dobrą komunikację ze swoimi współpracownikami. Tak, w pracy wcześniej spotykaliście się gdzieś na korytarzu, czy w biurze sobie gadaliście, czy na przerwie, to dalej utrzymuj kontakt z tymi ludźmi. Na pewno im też jest ciężko, na pewno czują się też samotnie, a im dłużej ten czas będzie trwał kwarantanny, tym ludzie bardziej będą trochę świrować ze sobą, bo po prostu nie są przyzwyczajeni do tego, żeby siedzieć w domu zamknięci przez tygodnie czy miesiące, więc warto czasem z ludźmi porozmawiać, właśnie jak masz na przykład przerwę i tak dalej, można sobie zresztą wydzielić trochę czasu, na przykład pół godziny w ciągu dnia, kiedy obdzwonisz tam swoich znajomych z pracy, zapytasz, co u nich słychać i pogadasz po prostu przez chwilę, ale ważnym jest też, żeby zapewnić sobie dobrą komunikację z twoimi przełożonymi, z osobami, z którymi współpracujesz. Są dobre do tego narzędzia, no mówię, Messenger nie jest dobry, bo na Messengerze pewnie masz na Facebooku setki czy tysiące osób znajomych i każdy ci może zawracać tyłek non-stop, nie? Nie są dobre takie właśnie masowe środki, ale już Skype na przykład, czy Slack, czy tego typu programy, gdzie będziesz mieć tylko na przykład w danym programie osoby z pracy, już mogą być bardzo użyteczne, nie? No bo wtedy jak twój przełożony w czasie twojej pracy do ciebie na przykład dzwoni, no to wiesz, że
możecie się skontaktować. Warto też korzystać z wideo. Tak jak mówię, znowu, żeby nie utracić tych zdolności komunikacji międzyludzkiej, nie? Teraz wszyscy już przechodzimy w dzieci neostrady, jak to się mówiło za moich czasów, później były, no teraz już nie wiem, jak to się nawet nazywa, ale po prostu w ludzi, którzy są wlepieni cały czas w swój telefon czy w tablet. Teraz jesteśmy zmuszeni do tego, żeby głównie się w ten sposób kontaktować, więc można na przykład na Skype'ie czy w jakichś innych metodach się komunikować, nie? I używać też wideo, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka, tak jak mówię, żeby nie zdziczeć przez ten czas, bo to jest poważna sprawa, moi drodzy. Jak parę tygodni czy parę miesięcy to potrwa, to ludziom zacznie faktycznie odpieprzać w głowie po prostu od tego siedzenia w domu i braku kontaktu z drugim człowiekiem. Więc to jest dobra sprawa właśnie, żeby zadbać o dobrą komunikację, również w tym czasie prywatnym, nie? Czyli właśnie ze swoją rodziną, przyjaciółmi mieć czas po prostu porozmawiać. No, na Skype'ie możecie bardzo fajnie, ja z moimi rodzicami od 8 lat, kiedy już jestem poza Polską, rozmawiam co tydzień przynajmniej, a ostatnio dużo częściej nawet. I rozmawiam na Skype'ie i normalnie sobie siądziemy godzinę, dwie, trzy, porozmawiamy. No, tyle, że nie jesteśmy koło siebie, nie możemy się przytulić czy coś. Tak, ta jest koło mnie i może mnie ugryźć w ucho. Co ninja? Co cię tutaj? Tak, zaraz się z tobą pobawię. Więc pomimo tego, że się nie możemy przytulić i tak dalej, ale całą resztę komunikacji możemy wykonać, nie? Więc warto właśnie zadbać o dobre narzędzia. To jest w twojej gestii. Samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. Zainstaluj swojemu tacie na przykład Skype'a, naucz ich, jak z tego korzystać i będziecie mogli normalnie się kontaktować. No i punkt 10 ostatni. To jest tak, żebyś zapisał się na te 2 szkolenia, które w niedzielę poprowadzę, bo jest to niesamowita szansa, żeby zdobyć bardzo cenną wiedzę. Więc co to ma być, jak się jeszcze nie zapisałeś? Nie odkładaj na później. No, ale to nie był punkt 10. Punkt 10 to jest to, żeby eksperymentować z tymi wszystkimi rzeczami. Masz teraz niesamowitą szansę, żeby eksperymentować właśnie ze swoją efektywnością pracy. Podałem ci dzisiaj tutaj bardzo dużo różnych porad. Na kanale również tutaj, zachęcam cię dlatego do subskrybowania, znajdziesz mnóstwo filmów, w których ogólnie ja mówiłem o efektywności pracy, o efektywności działania, o planowaniu, stawianiu celów, o rzeczach nawet tych, o których tutaj opowiedziałem, tylko bardziej szczegółowo rozwijam czasem nawet pół godziny jeden taki punkt, nie? Więc skorzystaj z tej wiedzy i zacznij testować te rzeczy na sobie. Bo jednej osobie bardziej przypasuje na przykład taki styl pracy, a innej osobie taki styl, nie? Trochę się jednak od siebie różnimy i warto sobie te rzeczy testować, bo jesteś w stanie być może wypracować dużo lepszą efektywność pracy, niż na przykład jak siedziałeś gdzieś w biurze i inni ludzie cię rozpraszali co chwilę, ktoś ci zawracał tyłek, okaże się teraz, że jesteś w stanie w 3 godziny zrobić to, co wcześniej dziennie zajmowało ci na przykład 8 godzin, nie? I suma summarum, wyjdziesz później z tej kwarantanny jako lepszy człowiek, bo o to właśnie chodzi, moi drodzy. Musimy teraz wykazać się ogromną zdolnością adaptacji. Adaptacji do nowej sytuacji, która nie jest aż taka zła. Ja widzę, jak ludzie panikują, snują teorie spiskowe, że zaraz w ogóle rząd zabierze nam pieniądze. Jezu, jak ja to wszystko widzę, to aż się za głowę łapię. Co ludzie mają w głowach i jak bardzo im się nudzi w życiu i nie mają się czym zająć, że wymyślają takie pierdoły i je później rozpowszechniają. Moi drodzy, teraz jest czas na to, żeby się cieszyć, że możesz sobie siedzieć w swoim ciepłym domku, cieszyć się swoimi zapasami na 3 tygodnie papieru toaletowego i makaronów i ryżów i mieć jedzenie całe pod ręką, siedzieć sobie w ciepłym domku, w którym masz ogrzewanie, wodę bieżącą, prąd, dostęp do internetu, jeszcze masz pewnie pracę, czy swój biznes i cieszyć się zarąbiście z tego, bo moi drodzy, naprawdę może być gorzej, jak ludzie żyli podczas wojny, jakby wyniknęła na przykład jakaś wojna, to dopiero wtedy jest przestane, bo wtedy nie ma wody, nie ma prądu, nie ma jedzenia, bomby spadają na głowę, ludzie chodzą, strzelają, gwałcą, mordują i tak dalej i to wtedy jest problem. To jest wtedy przerąbane i ludzie tak mają w Syrii, na Bliskim Wschodzie, gdzie się demokrację szerzy siłą oczywiście, ludziom się zrobiło takie piekło na ziemi. I ty im powiedz teraz, że twoim problemem jest to, że ty nie możesz sobie wyjść do kina czy do restauracji. To jest twój problem życiowy, trzeciego świata, pierwszego świata, no. Więc moi drodzy, naprawdę trzeba docenić, cały czas doceniać to, że naprawdę jest dobrze. Naprawdę nie jest tak źle. Troszeczkę wasze komfortowe mega życie troszeczkę straciło tego komfortu, ale to jeszcze nie jest koniec świata, naprawdę. Nie jest koniec świata, może się okazać, że za parę tygodni czy za parę miesięcy wszystko wróci do normy i będziemy funkcjonować jak dawniej. I dlatego teraz trzeba doceniać to, jak szczęśliwe życie mamy, jak niesamowitego farta mamy, że słuchajcie, było tak dobrze przez tyle lat, nie było tego typu w ogóle sytuacji. Ludzie mogli się rozwijać, robić biznesy i ten, a ludzie tylko narzekali, kłócili się cały czas, narzekali, że jest im źle. Trzeba to docenić, bo jeśli zaczniesz to doceniać, będziesz dużo szczęśliwszym człowiekiem. Dużo szczęśliwszym człowiekiem i co więcej, będziesz w stanie budować dużo więcej, dużo lepszą przyszłość dla siebie i dla swojej rodziny.
bo przestaniesz marnować czas na narzekanie, przestaniesz marnować czas na cały czas w szukanie dziury w całym. Moi drodzy, to jakie jest nasze życie i poziom naszego życia jest naprawdę relatywny. Dla kogoś, kto jest, nie wiem, miliarderem i przyzwyczajony do tego, że ma wszędzie dookoła, wszyscy za niego coś robią. Ninja. A dla kogoś innego jeszcze, moi drodzy, dyskomfortem jest, będzie to dopiero jak no właśnie nie będzie miał wody pitnej, czy nie będzie miał jedzenia, więc to jest wszystko relatywne. Dlatego trzeba doceniać to, co mamy, słuchajcie, doceniać to, jak wielkie mamy szczęście dalej, naprawdę dalej, pomimo wielkiej pandemii, epidemii i tak dalej, moi drodzy, dalej mamy wielkiego farta, dalej jest naprawdę wysoki poziom życia, pomimo tego, że sobie nie możecie wyjść właśnie gdzieś, że troszeczkę ograniczono naszą wolność, naprawdę mamy wysoki poziom życia. I to trzeba doceniać i cieszcie się z tego i doceniajcie ludzi, których macie dookoła, moi drodzy, i doceniajcie to, w jak wspaniałych czasach żyjemy. Więc do zobaczenia, mam nadzieję, że zastosujesz te porady. Widzimy się w niedzielę na tych dwóch webinarach. Do zobaczenia, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!